Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazog, a to kolejna bardzo krótka lekcja. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co nazywamy transpozycją. Zaczynajmy! Transpozycja, nie mylić z transkrypcją, to proces, który polega na przeniesieniu utworu z jednej tonacji do drugiej. Pewnie nieraz zastanawiałeś się bądź zastanawiałaś się, jak to zrobić przy użyciu znanej ci teorii, czy to jest tylko i wyłącznie przeniesienie palców o kilka progów, założenie capodastra, czy jest w tym coś głębszego. Także dzisiaj opowiem ci o tym, jak przenosić utwory świadomie do innych tonacji. Na początku musisz wiedzieć, co to jest tonacja, dlatego gorąco odsyłam cię do mojego filmu Tonacja koło kwintowe, w którym tłumaczę, jakie mamy tonacje, jak one są zbudowane, jak one się mają względem siebie, co to są znaki przykluczowe itd., itd. Flagowy film na kanale. Wiele osób dziękuje mi za ten film i mówi, że bardzo wiele im rozjaśnił, także odsyłam tam. A jeśli już wiesz, co to jest tonacja, no to przejdźmy do głównego tematu. Transpozycję możemy zrealizować na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest tak zwana metoda Gaugana. Czasem na studiach mówili metoda debilka. Chodzi o to, że nie zastanawiając się w ogóle nad tym, jakie akordy pełnią funkcję w danej progresji, w danej tonacji, przesuwamy każdy akord o x progów, tak? Czyli jeśli chcemy podnieść cały utwór na przykład o 2,5 tony wyżej, to wszystkie akordy przesuwamy dwa progi wyżej. Możemy zastosować capodaster, możemy bez capodastra to zrobić, ale w każdym razie to jest taka metoda, która nie wymaga żadnego pomyślunku, a tylko i wyłącznie przesunięcia schematu o jakąś tam ilość progów w prawo lub w lewo. Na początku, jeśli nie miałeś żadnej styczności z teorią muzyki, no to myślę, że ta metoda ci wystarczy. Pamiętaj. Czyli zróbmy sobie taki przykład progresji. Tutaj mam zapisane C-dur, E-mol, F-dur, D-mol, G-dur, wyświetlają się właśnie na ekranie. I teraz chcemy podnieść cały ten schemat akordów, całą tą progresję 2,5 tony wyżej. Co zrobimy? Każdy z akordów przeniesiemy dwa progi wyżej, czyli z C-dura zrobi się D-dur, bo od C do D mamy 2,5 tony, z E-mola zrobi się Fis-mol, bo od E do Fis mamy 2,5 tony, z F-dura zrobi się G-dur, bo od F do G mamy 2,5 tony, z D-mola zrobi się E-mol, bo od D do E mamy 2,5 tony, z G-dura zrobi się A-dur, bo od G do A mamy 2,5 tony. Banalnie proste, nie trzeba nic wiedzieć na temat harmonii, na temat funkcji, wystarczy przesunąć cały schemat o ilość tam x progów do góry albo w dół. No dobra, Bazok, fajnie, fajnie, ale co z melodią? Co mam zrobić z melodią? No okej, no akordy, no to wiadomo, no założę se capodaster i będę leciał, nie? Ale co z melodią? Z melodią jest dokładnie tak samo, czyli każdy dźwięk przenieś o tyle samo progów w górę lub w dół. Czyli na przykład mamy melodię C, D, E, F, G, tak? I teraz potrzebujemy zrobić to w tonacji, która znajduje się 2,5 tony wyżej. No to każdy dźwięk również przesuniemy o 2, czyli będzie D, E, Fis, G, A, tak? Czyli C przeszło na D, D przeszło na E, E przeszło na Fis, Fis przeszło na G, G przeszło na A i mamy tą samą melodię zagraną w innej tonacji. Ale tyle z gaugańskich metod, teraz zastanówmy się, jak to zrobić lepiej, jak to zrobić świadomie. Ale po co mi to, Jezu? Hendrix nie znał teorii. Czas na metodę dzika, czyli jak można świadomie transponować utwory z jednej tonacji do drugiej i robić schematy w ogóle utworów, nie za pomocą akordów, ale stopni tonacji. Zaraz opowiem wam, o co chodzi. Często gdy gracie na skoka, tak zwane joby, że okazuje się, że trzeba coś zagrać w innym zespole i trzeba się złapać, bardzo pomaga umiejętność transponowania utworów, dlatego że możliwe, że umiesz te utwory zagrać, ale w innej tonacji. Teraz trzeba szybko przełożyć sobie te akordy do innej tonacji, ale tak, żeby to brzmiało raczej sensownie. Jeśli przenosimy akordy tam o 5 progów do góry, to utwór nabiera zupełnie innego charakteru, więc raczej chcielibyśmy, żeby dana progresja brzmiała tak samo spójnie jak w poprzedniej tonacji, ale żeby nie kierować się tą metodą Gaugana, czyli przesuwania schematu, ale wiedzieć dokładnie, jakie są akordy w tej nowej progresji, zmienionej tonacji i gdzie je znaleźć na gryfie. Zanim przejdziemy do transponowania, pierwszą rzecz, którą musicie zrobić, to określić tonację utworu. I znowu przytaczam ten sam przykład. C-dur, E-mol, F-dur, D-mol, G-dur. Jeśli widzieliście mój kurs harmonii funkcyjnej, tutaj się pojawi karta, to możecie po krótkiej analizie dojść do tego, że jest to tonacja C-dur. Dlaczego?
mamy tutaj progresję, która rozwiązuje się na akordzie C-dur. To słychać, ale też da się to bez problemu przeanalizować za pomocą oznaczeń rzymskich. I teraz to, co musimy zrobić jako drugie, to określić stopnie tonacji. Czyli C-dur to będzie pierwszy stopień tonacji w C-dur, E-mol to jest trzeci stopień tonacji w C-dur, F-dur to jest czwarty stopień tonacji w C-dur, D-mol to jest drugi stopień tonacji w C-dur i G-dur to jest piąty stopień tonacji w C-dur. I teraz mając takie uniwersalne określenia, zauważcie, czyli rzymskie określenia stopni, przykładając dowolną tonację, jesteście w stanie wpisać dowolne akordy. Nie jest to prostsze niż przesuwanie bezmyślne progów? Wydaje mi się, że tak, więc dla przykładu przenieśmy sobie ten kawałek do G-dur. G-dur jest oddalony aż o 7,5 tonów, o kwintę czystą. Więc zobaczcie, jaki jest pierwszy akord w tonacji G-dur? No G-dur. Potem mamy trzeci stopień, czyli H-mol, pisze B-mol, czyli zapis anglosaski. Czwarty stopień, no to będzie C-dur w tonacji G-dur, tak? G, A, H, C, czwarty jest C, C-dur. Potem jaki jest drugi akord w tonacji G-dur? A-mol, czyli tam gdzie dawniej był D-mol, teraz mamy A-mol, bo jest drugim stopniem w tonacji G-dur. I ostatni, piąty akord w tonacji G-dur, na piątym stopniu, no to mamy G, A, H, C, D. D-dur jest piątym akordem w tonacji G-dur. I to co widzicie, no to jest właśnie przetransponowany utwór z tonacji C-dur do tonacji G-dur. Więc waszym zadaniem będzie przetransponowanie sobie tego akompaniamentu do tonacji, powiedzmy, żeby tak niełatwo było przesunąć o kilka progów, to zróbmy sobie do tonacji E-dur. Zróbcie to samo w tonacji E-dur i napiszcie w komentarzach, a ja potem podepnę odpowiedź, jaka jest poprawna, dobra? Więc zostawcie komentarz, jak ta progresja brzmiałaby w tonacji E-dur na takiej samej zasadzie. O Jezus Maria, ale to jest tyle myślenia, kiedy ja, przecież ja tego nie zdążę zrobić, jak ja to mam robić w trakcie grania? Słuchaj, przede wszystkim proces transponowania jest taki sam jak proces szukania dźwięków akordowych, jak proces rozwiązywania zadań z matematyki. Na początku transponowanie zajmie ci powiedzmy 2 minuty takich prostych akordów, albo 5 minut. Po tygodniu transponowania zajmie ci to 3 minuty, po 2 tygodniach zajmie ci to minutę, po miesiącu zajmie ci to 40 sekund powiedzmy, po 5 miesiącach zajmie ci to 10 sekund, więc to jest taka rzecz, którą się ćwicza przez dłuższy okres czasu i dochodzi się do takiej biegłości, że od razu widzisz progresję i wiesz, okej, czwarty, piąty, szósty, pierwszy i teraz w nowej tonacji, czwarty to jest taki, piąty taki, szósty taki, pierwszy taki. Uwierz mi, że to jest kwestia po prostu tylko i wyłącznie praktyki, a jeśli grasz gdzieś, będziesz miała możliwość grania na skoczka, patrzenia w cudze kwity, przy czym możliwe, że będziesz znała utwory, ale w innych tonacjach, to tego typu umiejętność przyda ci się niesamowicie i podziękujesz mi jeszcze za to. Także z mojej strony to wszystko, bardzo dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, jesteśmy w kontakcie, zapraszam na grupę facebookową Buzz Rocker, jeśli macie jakieś pytania, zostawcie komentarze. No i co, dziękuję wam za uwagę, jeśli chcecie mnie wspierać, to jest platforma Patronite, w poniedziałki o 20:00 streamy, tyle ogłoszeń parafialnych, dziękuję wam za uwagę, gitary w dłoń, do następnego, cześć!